Obraz powstał przed śmiercią mamy. W ostatnim roku jej życia pojechałem do Grecji. Matkę narysowałem, namalowałem na podstawie pewnych dokumentacji zdjęciowych, które robiłem. I chciałem, żeby to nie była moja matka, a taka prawdziwa matka, taka, jaką spotkałem. No ale chciałem, żeby to było raczej tak jak ktoś, który kocha mamę. Chciałbym, żeby była bardziej szlachecka. No i no, żeby to jakoś porównać do czegoś, w czym mama by była podobna, to namalowałem w cieniu moją córkę Natalię, która jest bardzo podobna do matki. No tylko, że w tym wypadku to jest taka, no, taka niepisana alegoria, że tylko cień jest podobieństwem. Ona wyciągnęła mnie podczas ucieczki z Grecji. Nie wzięła siostry, tylko wzięła mnie i wyruszyliśmy w góry, więc uratowała mnie przed czymś. A poza tym, gdybym mnie zostawiła tam, być może nigdy bym nie skończył studiów. Pracownia od 40 prawie lat, nie opuszczam ją prawie w żadnym dniu. Nawet wtedy, kiedy nie mam żadnej ochoty do malowania. No to więc przychodzę, siedzę, patrzę na obrazy, albo przeczytam coś, albo coś krótkiego napiszę. I w tym momencie biorę pędzle i podchodzę do byle którego obrazu, czy zaczętego obrazu, nowego, czy starego obrazu i coś poprawię. Okazuje się, że to jest tak zarażliwe, że później normalnie chcesz malować. I okazuje się, że potrafię malować powiedzmy godzinę, dwie, trzy godziny. Także bardzo cenię to, że mogę mieć, wiesz, taki azyl. Natomiast sprawi mi bardzo wielką przyjemność, że ktoś przychodzi i w nim powstaje takie coś po prostu, jakie to jest piękne, ale czarujące. Albo czytając wiersze moje, mówię, wiesz co, ja tak wchodzę w ten sens, że mi się wydaje, że pisałeś o mnie. A czyż to nie jest coś pięknego, że ktoś podobnie do nas odczuwa? No jeśli mieliśmy dobre chwile i mówimy powiedzmy o radości, o miłości swojej i on to odczuwa tak samo, to jest bardzo piękne.